Witam serdecznie. Dzisiaj praca z pogranicza op-artu, czyli sztuki optycznej. Kierunkiem w sztuce, który myślę, że już się z nim spotkaliście. Jego zadaniem jest oddziaływanie stricte na oko widza. Nie na emocje, nie na intelekt, tylko na oko właśnie. I za pomocą odpowiednio ukształtowanych linii otrzymujemy wrażenie głębi trójwymiarowości. Jak taką pracę wykonać? Pierwsza rzecz. Rysujemy sobie szablon. Maksymalnie go upraszczamy, bez żadnych tam dodatkowych elementów. Dzisiaj proponuję tematykę wielkanocną, więc będzie zajączek i pisanka. Kiedy mamy już przygotowany szablon obrysowany czarnym mazakiem lub kredką, wyznaczamy sobie linię. Rysujemy linię, omijając środek naszego zajączka. Dorysowujemy tę linię do końca. Kolejny etap będzie polegał na nadaniu właśnie wrażenia głębi naszemu rysunkowi. Będziemy teraz rysować linie wypukłe. Im bardziej one będą wypukłe, tym większy otrzymamy efekt trójwymiarowości. Czyli takie linie rysujemy sobie w środku. One muszą się zbiegać z tymi liniami narysowanymi prędzej przez linijkę. Uzupełniamy tak cały rysuneczek. I kolejny etap to już jest kolorowanie. Możemy użyć kilku kolorów, możemy użyć dwóch, może być rysunek biało-czarny. I na tej samej zasadzie będziemy mieli pisankę. Rysujemy kontur, uzupełniamy liniami, omijając kształt pisanki i następnie rysujemy linie owalne. I kolejny etap to będzie kolorowanie. Pisankę pokolorujemy, myślę, że zrobimy w biało-czarnych odcieniach. I za chwileczkę do filmiku dołączę zdjęcie, zobaczycie, jaki to będzie efekt.